Są na świecie miejsca, gdzie trudno jest kupić prawdziwą piłkę. Znaczy, pojęcie prawdziwej piłki jest też dość względne, ale taką piłkę, jaką my znamy z naszych boisk. W Brazylii piłkę robi się ze zwiniętych skarpetek, albo z gazet, albo z jakiegokolwiek fragmentu tkaniny. A tutaj, w Birmie, używa się piłek zrobionych z wikliny. I tymi wiklinowymi piłkami gra się w taki sposób, jak panowie tutaj. Widziałam, jak robią to w różnych miejscach i najważniejsza zasada jest taka, żeby ta wiklinowa piłka utrzymywała się w powietrzu, żeby nie spadła na ziemię. Ale tutaj nawet widzę, że jest siatka i nawet jest boisko zaznaczone kawałkiem plastikowej taśmy. I tak wygląda rozgrywka w wiklinową piłkę. Są jej zresztą różne rozmiary. Widziałam duże piłki, średnie, małe i zupełnie malutkie. Najważniejsze jest to, żeby grać. Boso. Tylko jeden pan ma buty. I ze wszystkich graczy, których widziałam tutaj w Birmie przez 2 tygodnie, to jest jedyny gracz, który na nogach ma coś więcej oprócz własnej skóry. Nawet kiedy grali na betonie, nawet kiedy grali w szczelinie między domami w środku miasta, nawet kiedy grali na trawie. Dobre podanie. Świetny odbiór. Piłka z wikliny wystarczy, żeby rozegrać mecz.